Cześć, nazywam się Sebastian. Postanowiłem nagrać taki krótki filmik poświęcony temu, jak kupić instrument, jak kupić pianino, ponieważ zbliża się 1 wrzesień. Dzieci idą do szkół, do pierwszych klas, no i większość rodziców musi się zmierzyć z tym wyborem. Więc chciałbym powiedzieć parę słów na temat procesu zakupu instrumentu. Od razu chciałbym odradzić kupna tych wszystkich białoruskich wynalazków, które po prostu jedyne do czego się nadają, to do opału na najbliższą zimę. Okej, ale teraz tak całkiem poważnie, to w sieci znajdziemy multum instrumentów, chociażby tam naszych polskich, Kalisi, Legnic, czy gdzieś tam instrumentów importowanych za granicę w przeróżnym przedziale cenowym. Od kilkuset do kilku tysięcy, kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy złotych. Oczywiście to wszystko ma jakieś swoje przełożenie. Skupiamy się teraz na tych instrumentach niskobudżetowych, bo raczej takie będą miały wzięcie gdzieś tam przez większość rodziców. Oczywiście nie każdych, ale wiadomo, że jak dziecko idzie dopiero na pierwsze klasy, to jest jakaś tam jakaś forma sprawdzenia, czy się będzie podobało, czy nie, więc nie każdy chce też inwestować duże pieniążki. Natomiast jakich pieniążków byśmy nie inwestowali, to zainwestujmy je po prostu w odpowiedni sposób. Więc jeżeli mamy do wydania gdzieś tam w budżecie 2-3 tysiące, to czasami lepiej poczekać i kupić solidnie, niż wydać 1,5 tysiąca po prostu na marne, na instrument, który nie będzie zdatny do grania. Okej, ale co do samego procesu zakupu, tutaj przedstawię to na przykładzie pianina Nordiska szwedzkiej produkcji. Może je troszkę tutaj rozbiorę. Chciałbym poruszyć parę kwestii. Przede wszystkim od razu zachęcam do tego, aby na zakup instrumentu znaleźć osobę, która w tym pomoże. Fachowców może jest niewielu, ale zawsze się w jakimś mieście, w jakimś regionie ktoś znajdzie, kto się zna na rzeczy. I zachęcam tutaj do korzystania z porad raczej ludzi w branży, niż gdzieś tam ludzi, co robią 18 różnych czynności i po godzinach postanawiają gdzieś tam dostrajać instrumenty, bo strojeniem raczej tego nie nazywajmy, to jest bardziej dostrajanie, bo wbrew pozorom to jest bardzo skomplikowany proces i wiem to z autopsji, ile czasu trzeba poświęcić, żeby po prostu się tego nauczyć, a w zasadzie to się człowiek uczy całe życie i dalej umrze głupi, że tak powiem. Jeżeli chodzi o ten temat. Okej. Przy samym kupnie należy zwrócić na kilka ważnych rzeczy. Oczywiście bez strojciela nie sprawdzimy, jak trzymają nam kołeczki. To jest bardzo ważne w aspekcie utrzymania stabilnego stroju instrumentu. Ponieważ jeżeli mamy rozechniętą strojnicę, która znajduje się pod ramą, to po prostu kołki będą nam przeskakiwać albo odbijać i po prostu abstrakcja. Oczywiście można robić jakieś tam doraźne zabiegi typu wymiany kołka, jeżeli jest to gdzieś tam problem tylko i wyłącznie jednego, ale to problem będzie się pogłębiał i nie daj Boże jeszcze jak mamy ogrzewanie podłogowe w domu, to po prostu będzie dążyło do szybkiej destrukcji instrumentu. Więc tak, kołki są bardzo ważnym tematem, jeżeli chodzi o stabilność stroju. Tego niestety sami nie sprawdzimy, tak jak już powiedziałem, ale warto na to zwrócić uwagę. Kolejna sprawa, młoteczki. Każdy producent gdzieś tam ma ten swój specyficzny kształt tych młotków. To wszystko ma również znaczenie, bo to jednak przenosi nam, uderza w strunę i przenosi nam ten dźwięk dalej, przez co to kształt młotka ma wpływ na to, jak instrument nam finalnie będzie brzmiał. Tutaj... Ojej. Spadają nam rzeczy.
Tutaj mamy młoteczki już zrobione, jeżeli chodzi o profilację, wyintonowane, tak aby każdy gdzieś tam, każdy dźwięk brzmiał zbliżenie i tak samo. Także to jest bardzo ważna sprawa. Tutaj na przykładzie mam mechanikę, mogę pokazać, jak wyglądają nieprzygotowane młotki, gdzie dźwięk jest różny, jeden jest, że tak powiem, zabity, inny jest gdzieś tam wyraźny, młotki są w różnych miejscach, mają wrzery i to po prostu uderza nam w strunę i brzmi bardzo różnie. Spotkałem się też z wieloma gdzieś tam przykładami, jak instrument po prostu totalnie nie brzmi i po gdzieś tam wejściu do środka, do wnętrza, zobaczenia tych młotków się okazało, że nie wiem, czy ktoś je profilował szlifierką, czy po prostu ciężko mi sobie to wyobrazić, jak można do tego stopnia doprowadzić młoteczki, żeby tak wyglądały, ale bardziej przypominało to, nie wiem, ziemniaki na straganie, niż dobrze przygotowane młotki, które mają jednak ogromne znaczenie. Więc na to należy zwrócić uwagę. Kolejną sprawą są tumiki. Należy zobaczyć, czy każdy tumik jest gdzieś tam w dobrej kondycji, czy poduszki są, nie są mocno zeksploatowane, czym tumik dobrze przylega i oczywiście, czy spełnia swoje zadanie, czyli czy dobrze tłumi dźwięk. Czy dźwięku nie tłumi na zasadzie, że dotknie i gdzieś tam niesie się echo jeszcze przez 5 sekund, tylko czy dźwięk jest po prostu stłumiony momentalnie po opadnięciu tumika na strunę. O samej regulacji może nie będę mówił, bo to jest skomplikowany temat, ale generalnie młotki powinny być dobrze rozstawione na struny, tak aby swoją płaszczyzną równomiernie przylegały do strun w czasie gry, ponieważ przekłada się to na wyrównany dźwięk i tutaj też jest wiele, to że młotki wyglądają, że są równo rozstawione, bo generalnie sam proces rozstawienia nie jest jakimś tam mega skomplikowanym, natomiast młotki mogą dostawać jeszcze dużo różnych innych ruchów bocznych, prawo w lewo, więc to co widzimy wizualnie, to też nie do końca przekłada się na to, jak młotek będzie pracował dalej w instrumencie. Ok. Kolejnym aspektem jest klawiatura, która również jest bardzo ważna. Nie mówię tu o samym wyglądzie wizualnym, to jest oczywiście też gdzieś tam przy komforcie gry ważne, ale o samą regulację, samą głębokość, w jaką wchodzimy w klawiaturę, optymalną głębokość, bo ponieważ to też gdzieś tam jest osadzone na ramie drewnianej, to wszystko pracuje na poduszkach, które się zgrywają i ta głębokość grania też z czasem się zmienia i którą też trzeba wyregulować. Tego oczywiście nie widać gołym okiem, ale to wszystko ma ogromne znaczenie później na przenoszenie jakby działania klawiatury na mechanizm, co finalnie odbija nam się na wydobycie tego oczekiwanego dźwięku. Kolejna sprawa są to luzy na klawiaturze, które oczywiście gdzieś tam różnymi sposobami można niwelować, ale też najlepiej jakich po prostu nie ma, bądź są minimalne. Oczywiście w instrumentach gdzieś tam leciwych te luzy będą, można je oczywiście zniwelować, ale chodzi o to, żeby gdzieś tam klawiatura nie była tak zeksploatowana, że klawisz nam będzie stukał o sąsiedni klawisz, będą się robiły duże dziury pomiędzy klawiszami, ponieważ ma to też również wpływ na dźwięk i na cały kształt działania mechaniki. Ok. Powiedziałem chyba o takich ogólnych rzeczach. Aha, oczywiście to jest mowa o samej mechanice, bo oczywiście mamy też z tyłu instrumentu, jakbyśmy poszli, całe dno rezonansowe, które również trzeba dokładnie przejrzeć, czy nie ma pęknięć po długości słojów, czy te żebra nam nie odchodzą od tego
o całej konstrukcji i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko bardzo istotne, ponieważ to wszystko ma wpływ na jakość dźwięku i na to, czy instrument będzie nam jeszcze służył parę lat, paręnaście lat, czy po prostu będzie to zbędny wydatek, który po prostu później będziemy musieli kupić kolejny instrument, znowu wydawać pieniądze, się denerwować i po co lepiej tego problemu się wystrzec. Okej. Chciałbym teraz pokazać może, jak brzmi ten instrument Nordiska szwedzkiej produkcji. Wyregulowany. Tylko może go tutaj złożę. Ja pianistą z zawodu nie jestem, ale nie ukrywam, że gdzieś tam szkołę kończyłem. Coś tam jeszcze może w pamięci zostało, więc za jakieś błędy przepraszam. Zagram fragment ballady. Dlaczego balady? Ponieważ instrument ten ma taką specyficzną barwę takiego ciepłego, szlachetnego dźwięku. I może na tym fragmencie to będzie po prostu doskonale słyszalne przez kamerę, chociaż raczej wątpię, bo akustyka w pomieszczeniu jest raczej średnia. No ale zobaczmy. Zachęcam Was do subskrypcji i do zadawania wszelakich pytań. Jeżeli jakiekolwiek powstaną, postaram się na wszystko odpowiedzieć. Do zobaczenia.